Od lat. Od Małyszomani. Jeździmy do Zakopanego, a Wisłę pierwszy raz. Okej, czyli taka pierwsza okazja, żeby zobaczyć w ogóle tą skocznię i zobaczyć zawody. Tak. Wisła pierwszy raz, no ale mam nadzieję, że nie ostatni. No, a dzieci pierwszy raz, także trzeba ich zaszczepić po prostu sportem ogólnie, no i naszym narodowym, powiedzmy. No, myślę, że dopiero się rozkręca. Myślę, że będzie dużo kibiców i siła w nas. Okej, okay, a proszę powiedzieć, kolory rozumiem, że raczej biało-czerwone. Tak, przede wszystkim biało-czerwone. W tradycyjnym konkursie, kiedy mamy czterech zawodników, no to mamy tylko dwie serie. Każdy z zawodników skacze dwa razy. Tutaj zawodnicy skaczą aż trzy razy. Mamy pierwszą serię, w której wystąpi dzisiaj 13 zespołów. Do drugiej serii przejdzie 12 zespołów, do trzeciej 8. Czyli tutaj w każdym skoku tak naprawdę trzeba się sprężać, no, żeby nie odpaść. Ale za Polakami pan też jest, czy nie? Syn jest, a ja nie. Pan woli japoński skocz. Proszę pana, Japonki są najlepsze buty. A Japończycy są najlepszymi skoczkami. Polska. Polska, ale kto dokładnie? Małysz. Nie kłam. Małysz, ty weź. No. Małysz. Ale Małysz już chyba nie występuje, tak nie. Mi się wydaje. Dawid Kuwacki. Zakopanym jest lepiej. Lepsza atmosfera. Weselej. Niektórzy są nawet nazbyt weseli. Okay. Jak pan obstawia wyniki? Bo jak pan się naoglądał tych skoków, to zakładam, że pan jest na bieżąco. Niestety nie wydaje mi się, żeby nasi odegrali jakąś znaczącą rolę. Kobayashi. Pierwsze miejsce. Chciałbym, żeby wygrali nasi, nie? To każdy by chciał. A, ale są i inni, którzy są, jak to się mówi, silniejsi może, czy lepiej skakają, ale ja liczę na Kubackiego i Żyła.